Kooperacja. Efektywna i skuteczna. Model kooperacji dla gmin miejsko-wiejskich. Projekt Kooperacja Efektywna i Skuteczna realizowany jest w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020. Oś priorytetowa druga. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to projekt partnerski realizowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, który jest liderem projektu w partnerstwie z Województwem Lubuskim, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Województwem Pomorskim, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Gdańsku, Województwem Warmińsko-Mazurskim, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Olsztynie, Województwem Wielkopolskim, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu, Województwem Zachodniopomorskim, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Grupą docelową, czyli odbiorcami modelu, są podmioty polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, m.in. instytucje rynku pracy, instytucje systemu oświaty, jednostki systemu ochrony zdrowia, sądownictwo, policja. Są to podmioty niezbędne do strategicznego podejścia do przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Model został wdrożony pilotażowo w 20 powiatach i 30 gminach miejsko-wiejskich o zróżnicowanej wielkości. Są to następujące gminy. W województwie kujawsko-pomorskim powiat nakielski, gmina Nakło nad Notecią i gmina Kcynia. Powiat tucholski, gmina Tuchola. Powiat inowrocławski, gmina Gniewkowo i gmina Kruszwica. W województwie zachodniopomorskim powiat goleniowski, gmina Goleniów i gmina Stepnica. Powiat policki, gmina Nowe Warpno. Powiat stargardzki, gmina Dobrzany i gmina Chociwel. W województwie warmińsko-mazurskim powiat piski, gmina Pisz. Powiat ostrucki, gmina Morąg i gmina Miłomłyn. Powiat kętrzyński, gmina Korsze i gmina Reszel. W województwie pomorskim powiat kartuski, gmina Kartuzy i gmina Żukowo. Powiat sztumski, gmina Dzierzgoń. Powiat chojnicki, gmina Brusy. Powiat starogardzki, gmina Skarszewy. W województwie wielkopolskim powiat gnieźnieński, gmina Czerniejewo. Powiat gostyński, gmina Krobia. Powiat poznański, gmina Kostrzyn i gmina Swarzędz. Powiat śremski, gmina Śrem. W województwie lubuskim powiat nowosolski, gmina Kożuchów. Powiat strzelecko-drezdencki, gmina Dobiegniew, gmina Drezdenko, gmina Strzelce Krajeńskie. Powiat słubicki, gmina Cybinka. Na terenie kraju aktualnie realizowane są trzy bliźniacze projekty. Makroregion pierwszy, obejmujący województwa podkarpackie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i mazowieckie, opracował i aktualnie testuje model kooperacji dla gmin wiejskich. Makroregion drugi, obejmujący województwa kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i pomorskie, skupia się na gminach miejsko-wiejskich, a makroregion trzeci, do którego należą województwa śląskie, łódzkie, małopolskie i opolskie, tworzy model kooperacji dla gmin miejskich. Główne założenia modelu. Wypracowany model zakłada bardzo szeroką i wielokierunkową współpracę międzyinstytucjonalną. Zaczynając od współpracy między władzami różnych szczebli samorządu, poprzez współpracę pracowników instytucji funkcjonujących na terenie powiatu i gminy, na współpracy z osobą, rodziną czy grupą społeczną wymagającymi wsparcia kończąc. W każdym z tych obszarów współpraca jest dwukierunkowa. Dodatkowo wdrażanie modelu zaczyna wnikliwa diagnoza tej współpracy. Identyfikuje jej słabe i mocne strony, określa charakter. Celem jest nawiązanie współpracy podmiotów i dojście do etapu zintegrowanych działań na rzecz mieszkańców. Model kooperacji ma doprowadzić do sytuacji, w której do rozwiązania danego problemu czy zaspokojenia sygnalizowanej potrzeby przez rodzinę zostaną zaangażowane wszystkie instytucje i podmioty funkcjonujące na terenie gminy lub powiatu i mogące przyczynić się do pomocy. Taka współpraca spowoduje, że wsparcie będzie kompleksowe, działania instytucji będą się uzupełniały, a efekty, jakie osiągną, będą trwałe i będzie można naprawdę pomóc rodzinie wieloproblemowej, osobie czy grupie. Stała współpraca powołanego zespołu przedstawicieli różnych instytucji i podmiotów w gminie może służyć realizacji innych działań strategicznych i rozwojowych na rzecz mieszkańców. Wdrożenie modelu. Model pozwala na zawiązanie lub udoskonalenie stałej i efektywnej współpracy między instytucjami działającymi na terenie gminy na rzecz jej mieszkańców i rodzin w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Model zakłada kolejne etapy dochodzenia do kooperacji, angażuje wszystkie dostępne na danym terenie instytucje i podmioty przy uwzględnieniu Ośrodka Pomocy Społecznej jako inicjatora i animatora współpracy. Schemat modelu pokazuje w prosty sposób, jakie kroki należy podjąć, aby wdrożyć realne działania w życie gminy. Rola decydenta. Decydenci są bardzo ważni w pracy zarówno z osobą, jak i rodziną. Mimo że nie pracują oni bezpośrednio z klientem, to ich decyzje oraz tworzenie warunków do pracy specjalistów są kluczowymi aspektami w osiąganiu sukcesów na polu pracy pomocowej. Stanowią ważne ogniwo w kwestii możliwości organizacyjnych i współpracy z placówkami, którymi zarządzają.
Decydent upoważnia ośrodek pomocy społecznej do podjęcia działań zmierzających do zbudowania kooperacji instytucji na terenie gminy, w tym do kontaktu z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w celu uzyskania wsparcia w tym zakresie. Decydent jest inicjatorem i gospodarzem spotkania mającego na celu zaangażowanie instytucji do prac metodą kooperacji, upoważnia osoby kierujące instytucjami gminnymi do zaangażowania się we wdrażanie modelu kooperacji i podjęcia odpowiednich działań. Osoby kierujące instytucjami gminnymi to burmistrz w odniesieniu do jednostek gminnych oraz starosta w odniesieniu do jednostek powiatowych. Decydent jest też na bieżąco informowany o współpracy instytucji. Warto pamiętać, podejmowanie wspólnych działań jest zawsze łatwiejsze, efektywniejsze i skuteczniejsze oraz przynosi korzyści dla rodzin, osób i samych instytucji. Natomiast brak wieloaspektowego wsparcia środowiskowego powoduje wysokie koszty zaniechania. Tak więc warto działać i warto działać razem. Jeśli są Państwo zainteresowani, to zapraszamy do zapoznania się z modelem i narzędziami. Model wraz z narzędziami dostępny jest na naszej stronie oraz na stronach partnerów.